zajmował miejsce drugie. Drugi skok był nieco słabszy, 127 metrów, no ale do podium to wystarczyło. Zajął trzecie miejsce Kamil Stoch, dzięki temu wyprzedził Richarda Freitaga, awansował na piąte miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Nad Niemcem ma 14 punktów w serii kwalifikacyjnej, skoczył 130 metrów, a teraz też jest bardzo dobrze, też jest rezultat około 130-metrowy, może mamy lidera. 131,5 metra, pierwszy powyżej 130 metrów skok, odjęte prawdzie 12,4 punktu, a więc wiatr pod narty ponad metr na sekundę, ale jakie noty, 2,19, 3,18,5 punktu, no i myślę, że Kamil Stoch będzie chyba liderem. Brawo, bardzo dobry skok reprezentanta Polski, utrzymującego się w wysokiej formie. Tak jest.